tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak sprawnie przedłużyć terminowe prawo jazdy, któremu wyszła data ważności. Data do sprawdzenia jest tutaj, w pozycji 11 tego dokumentu, w zależności od wzoru prawa jazdy, jaki posiadasz. Natomiast często dowiadujesz się o tej dacie w mało komfortowej sytuacji, na przykład podczas kontroli policyjnej, no, że prawko po prostu masz nieważne i z reguły kończy się to mandatem i odebraniem starego dokumentu. No dobrze jest, jak pozwolą Ci jechać dalej, szczególnie jak nie masz jakiegoś pasażera w postaci współmałżonki lub kogoś z ważnym prawem jazdy. Jest jeszcze gorzej, jak uczestniczysz w wypadku, a brak ważnego dokumentu od razu wskazuje na Twoją winę, niezależnie od stanu faktycznego. No, przez chwilę ktoś tam przestał kosić trawę, także można spokojnie mówić. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia, no, który prawdopodobnie przedłużył najwięcej terminowych praw jazdy w Polsce. No i właśnie historia mojego pacjenta, którego auto osobowe zostało najechane przez samochód ciężarowy, skłoniła mnie do poruszenia tego tematu. I pomimo ewidentnej winy tamtego gościa, ubezpieczalnia, powołując się właśnie na brak ważnego prawa jazdy, odmówiła mojemu pacjentowi wypłaty odszkodowania. No, jak to się skończy, trudno powiedzieć, wziął prawnika, ale na pewno po dobroci żadnych pieniążków nie dostanie, pomimo że został najechany, stał na czerwonym świetle, a dostał takiego typowego dzwona, taką bombę z tyłu. Jeżeli przy okazji zadajesz sobie pytanie typu, no mam prawo jazdy kategorii B, wyszła mi data ważności, czy dalej mogę jeździć? No odpowiedź jest moja prosta, niestety nie możesz. I pierwsze co musisz zrobić, to po prostu pójść do lekarza uprawnionego do badań kierowców w Twojej okolicy, przejść kolejne badanie lekarskie. No, ceny są w tej chwili jednakowe, w całym kraju obowiązuje urzędowe 200 zł, czyli masz kategorię A 200 zł, masz kategorię D też 200 zł. Chcesz sobie przepisać kartę motorowerową na prawo jazdy typu AM, też płacisz 200 zł. Czyli, jak powiedziałem, ceny są jednakowe w całym kraju, obowiązuje te 200 zł. Czyli teoretycznie żaden lekarz nie ma prawa wziąć ani mniej, ani tym bardziej więcej, niezależnie od tego, jakie badania Ci zleci. Może też wysłać się do jakichś innych specjalistów medycyny lub do psychologa transportu. Natomiast jak Ty nie znasz jakiegoś konkretnego lekarza czy danej placówki medycznej, to lepiej sprawdź opinię o tym lekarzu, o tym medyku, czy o tej placówce w internecie. Jest taki portal Znany Lekarz. Są przeróżne fora, gdzie internauci wylewają swoje żale. No i jeżeli dany lekarz coś przeskrobał, na pewno coś tam na jego temat znajdziesz. Natomiast pozwoli Ci to uniknąć różnych, szczególnie przykrych niespodzianek i szczególnie związanych z przedłużaniem czasu badań na dane prawo jazdy, no czy jakichkolwiek innych. Wiem, że część lekarzy daje na przykład bardzo krótkie terminy ważności, nawet w przypadku w sumie drobnych problemów zdrowotnych. Do wybranego lekarza lepiej pójść przygotowanym, wtedy i samo badanie, i wydanie orzeczenia przebiega znacznie sprawniej. No powiedzmy, jak dawno nie zmieniałeś okularów, to lepiej pójść wcześniej do okulisty, sprawdź się u okulisty, czy masz prawidłową ostrość wzroku. No jeżeli masz padaczkę czy cukrzycę, weź stosowne zaświadczenie od swojego neurologa lub diabetologa, są to tak zwane karty konsultacyjne leczenia neurologicznego lub diabetologicznego. No również dotyczy się to innych specjalistów, którzy kontrolują Twój stan zdrowia, czyli masz niesprawną rękę czy nogę, prawda? No to weź coś od ortopedy, czy tam od jakiegoś innego lekarza, na przykład rodzinnego. Czy jak już masz to prawo jazdy terminowe, to oznacza, że musisz po raz kolejny zdawać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego? No na szczęście dla Ciebie nie ma takiej potrzeby, wystarczy, że pójdziesz z pozytywnym orzeczeniem lekarskim, wypełnisz stosownie wniosek, uiścisz opłaty i prawo jazdy zostanie Ci przedłużone przez Wydział Komunikacji.
Natomiast, aby było jasne, nie ma już bezterminowego terminu ważności. Maksymalnie jest to na 5 lub 15 lat, w zależności od kategorii. Natomiast lekarz może ustalić termin krótszy, zależny od Twojego stanu zdrowia. Tak więc, jak masz cukrzycę, masz jakieś tam okulary czy coś, czy zeza, nie spodziewaj się raczej terminów maksymalnych. Jak długo są ważne te badania na prawo jazdy? Jak długo jest ważne orzeczenie od chwili jego wystawienia? No, radzę od razu iść do urzędu, mieć sprawę z głowy, ale tak z tego co ja wiem, generalnie urzędy, starostwo nie uznaje orzeczeń starszych niż 3 miesiące, czyli załatw sprawę od razu i nie płać powtórnie lekarzowi za kolejne badanie, czy przepisywanie tego orzeczenia, czy za jakąkolwiek kolejną wizytę u tegoż to lekarza. Często się zdarza, że wyjechał na urlop, ty potrzebujesz coś na szybko, a tutaj się szybko zrobić nie da. Tak reasumując to wszystko, co powiedziałem, najkrótszą Twoją drogą przedłużenia prawa jazdy jest pójście do lekarza uprawnionego do badań kierowców, później do Wydziału Komunikacji w Twoim starostwie. Na nowe prawko czeka się około 2 tygodnie, no ale możesz sprawdzać je na stronie internetowej InfoCar, czy przez jakiś przypadek nie przyszło szybciej. No niestety strona zbiera cięgi internautów, często pokazuje jakieś błędne statusy, fikcyjne statusy, czy na przykład tak jak dzisiaj ma przerwę techniczną. Wprawdzie maksymalny termin do odebrania prawka jest około miesiąc, ale z reguły gdzieś po 2 tygodniach odbierasz ten swój dokument w Wydziale Komunikacji. No stare oczywiście możesz sobie zostawić na pamiątkę. Tak ja to zrobiłem, ale za każdym razem urzędnik obcina Ci róg tutaj na zdjęciu, żebyś przypadkiem tego dokumentu komuś nie pożyczył albo jakoś tam się nim nie posługiwał. Czyli stare zostawiasz sobie na pamiątkę, jak Ci obcięto rożek w urzędzie w ten sposób. Na tym kończę. Koniecznie skomentuj to wideo. Jak Ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, to już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj gdzieś po mojej prawej stronie, po Twojej lewej. Kanał, jak usłyszałeś, Lekarz Medycyny Pracy. No jeżeli jesteś weteranem i obeznanym w tej dziedzinie, przedłużałeś prawo jazdy, czy przedłużałeś kilka razy prawo jazdy, miałeś jakieś ciekawe zdarzenie, problemy, koniecznie napisz poniżej w komentarzach do tego filmiku. Być może to pomoże jakiejś innej osobie, innemu kierowcy w podobnej sytuacji i pomoże uniknąć identycznego problemu. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz uprawniony do badań kierowców z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No oczywiście, jak chcesz skorzystać z mojej usługi, musisz się pofatygować do mojej przychodni na Żernicką 215. Także bye bye i do zobaczenia w następnym filmiku.